zabierzemy was w podróż na ulicę Wilczą 25, gdzie ma powstać najlepsze, najwspanialsze miejsce podróżnicze na świecie, czyli Południk Zero. Nowa miejscówka, która już wkrótce będzie otwarta specjalnie dla was. Co prawda z zewnątrz nie prezentuje się okazale, ale zaraz przejdziemy do środka, w środku wygląda dużo lepiej. Długo będzie można wejść do Południka Zero. Jest to oto drzwi. Na razie one się prezentują słabo, ale już można zajrzeć przez taką dziurkę. Jak widać, fajna cegła. Już nawet elektrykę podciągnęliśmy, ale to jeszcze nie wiemy, co z tego będzie. Chyba jakiś stary włącznik do światła. No nic, pewnie trzeba go będzie wymienić, bo widać, że lekko zużyty. Kiedyś w tym lokalu mieściło się, jak widać, Stołeczne Biuro Wystaw Artystycznych. Zapraszamy. Już niedługo tutaj będzie ekstra bar z rozmaitymi piwami, kawami, herbatami i winami z całego świata. Będzie tutaj taka fajna, przytulna kuchnia. W tym momencie tutaj po prawej stronie wchodzimy do głównej sali. Póki co leży węgiel, stoją rusztowania. Ale jak widać, praca wre. Praca wre. A tutaj panowie już montują schody i zaraz będą przekuwać ścianę i wstawiać drzwi. Zapraszamy teraz do drugiej sali. Tutaj będzie troszeczkę mniejsze pomieszczenie. Tutaj chcemy zrobić taką chilloutownię. Regał z książkami, mapę na ścianie. Fotele, niskie stoliki. To będzie taka cichsza sala na odpoczynek. Przy kawce albo przy piwku. Także można sobie usiąść, poczytać książkę. Posiedzieć nad atlasem geograficznym, nad mapą. Tak, można stare mapy, fajne książki podróżnicze. I duża mapa świata. Za tą kotarą kryją się toalety. Co prawda jeszcze nie gotowe, ale już widać, pierwsza umywalka stoi. Tutaj już ręce można umyć. Jeszcze trochę tak prymitywnie, ale się da. I już mamy nawet kubelek. Jak widać, działający. Słuchajcie, w tym momencie mamy połowę stycznia, jak widać, robota wre. Mamy nadzieję, że wczesną wiosną uda nam się wystartować w pełną parą. Zapraszamy. Zapraszamy.